Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, jest ze mną Rox. Hej, siemanko. Rox MB, którego, tak, dokładnie, jesteśmy na jego mapie. To jest seria Podróży Shio, tak strasznie zapomniana i zakopana gdzieś na moim kanale. Odcinek ostatni był, o Jezus, strasznie długo, strasznie dawno temu. Postaram się gdzieś tam wam podlinkować jakieś poprzednie odcinki, jakbyście chcieli zobaczyć. No ale w każdym razie mamy dzisiaj gościa. Gościem jest Rox MB, którego chciałem zgarnąć już tutaj jakiś czas temu, kiedy aktywnie zresztą te odcinki wychodziły, ale jakoś wtedy mi opadła wena na nagrywanie generalnie filmików, także ta sytuacja się przesunęła, ale wreszcie udało mi się Roxa tutaj doprowadzić. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, jesteśmy właśnie na mapie Roxa. Mapie, która zawiera część z jego projektów. Może coś powiesz szerzej o mapie? To jest mapa w sumie tworzona do serii fabularnej, która troszkę nie wypaliła. I jest tu kilka moich projektów, chyba około 20 projektów takich wybranych przeze mnie. Więc dzisiaj wam je dokładnie przedstawię, jak one tutaj wyglądają. Dokładnie. Z mojej w sumie głównej serii, która nawet liczy już chyba ponad 100 odcinków. Nie chyba, tylko na pewno. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli gdzieś w opisie, jak najbardziej. Dokładnie, tą mapkę także będziecie mieli w opisie do pobrania, jednak bez kilku projektów tutaj wybranych, więc... Tak, dlatego, że właśnie w związku ze swoją hojnością i tak dalej, Rox stwierdził, że bardzo byłby chętny udostępnić wam tą mapę, także gdzieś tam będziecie mieli pewnie link. Paru projektów faktycznie nie będzie, ale myślę, że to żadna strata, bo będziecie mieli okazję dosyć szczegółowo zobaczyć tutaj, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, okay. Tak czy inaczej będzie większość projektów, więc dokładnie. Dobra, no to prowadź do jakiegoś pierwszego projektu. Wiesz co, może zaczniemy od latarni. Smoczka sobie zostawimy może na koniec, chodź. Aha, już idę. Dobra, lecisz. Latarnia jest w sumie jeden z moich pierwszych projektów z odcinka chyba nawet 5 czy tam 7. I to jest dość jeszcze taki projekt, kiedy byłem, no cóż, noobem, że tak powiem. Aha. Więc projekt może nie jest jakiś genialny, jakiś mega super, wiesz, zbajerowany. No. W sumie kilka dni temu wypuściłem kolejny odcinek właśnie serii Minecraft Extreme Adventure, z której pochodzi ta latarnia. Z nieco odnowionym stylu, więc... No cóż, ciekawski właśnie mogę chciałem powiedzieć, tylko wtrącić się, że fajne jest to, że czasami właśnie jak mam okazję zobaczyć takie mapy osób, które właśnie budują często i dużo, często i gęsto, to właśnie widać ten progres, widać właśnie to, jak zaczynali, tak? Właśnie ta ewolucja, nie? Jak się to rozwijało i tak dalej. I myślę, że teraz będziecie mieli okazję to zobaczyć, bo właśnie Rox tutaj wrzucił parę też takich projektów, które widocznie są nieco starsze od tych jego obecnych projektów i będziecie mieli na szczęście okazję zobaczyć i te. W związku z czym, wiesz co, tak... szczerze mówiąc, nawet mam sentyment do takich projektów i one naprawdę pozostają tak w pamięci, wiesz? No jasne, no to wiadomo. Są naprawdę stary, to jest akurat projekt, ale naprawdę go lubię, więc... Aha, okej. Okay. Dobra, czyli to jest jakaś latarnia. Jakaś latarnia. Tak, tu nawet jeszcze nie było tłoków, więc jest tabliczka wstaw klocek, aby wyłączyć latarnię. A tu masz tą taką drabinkę, widzę, że ciężko się do niej dostać. Jest jakiś koncept na dostawanie się? Trzeba zamykać drzwi i skakać na ten klocek, tak? Tak, zamykać drzwi, skoczyć na klocek i po prostu dostać się na górę. No rozumiem. Ale da się. No pewnie wszystko się da. Jak najbardziej. Łóżeczko na górze jest pełne wyposażenie, widzę. Tam jest jakaś tabliczka, może ja podejdę, coś pokażę. Co tam jest? Zobaczę. To mogę wrócić. Już nie pamiętam. Zabronione spanie w nocy. Uwaga, zamiast lawy zawsze możesz rozlać wodę. O, okej, okay. Latarnik. No dobra, no to prowadź dalej do kolejnego projektu. No mamy pierwszy projekt załatwiony w tej sytuacji. Oto jest sobie mój pierwszy statek. Pierwszy i tak naprawdę ostatni. Oprócz tego jednego, co tam lata sobie. To znaczy tak, tam jest akurat sterowiec. No dobra, no. Był troszkę za mały, tak czy inaczej. Ale to jest statek chyba, nie wiem, z odcinka 64, 5, czy coś w tym stylu. No i statek jest w sumie dopracowany od środka, jak i od zewnątrz, więc... To jest jakiś taki pancernik, coś takiego, jakiś... Czym zainspirowany jest? Czym jest zainspirowany? Szczerze mówiąc... Po prostu wpadłeś pewnego dnia na pomysł, tak? Na pomysł i zbudowałem, wiesz? No rozumiem, no to w porządku. Akurat miałem miejsce, gdzie mógłbym zbudować taki port jakby i... No czaję, dlaczego? Rozumiem. Możemy zejść pod pokład? No właśnie, bo tak mówisz o swojej serii i o odcinkach i ciekawy jestem, powiedz mi, czy ty w tej swojej serii generalnie ciągle budujesz? W sensie budujesz jakieś nowe rzeczy w każdym odcinku, czy jak to wygląda? Wiesz co, raczej tak 80% odcinków to co odcinek coś nowego buduję, wiesz? Tylko widzę, że coś mi tu ucięło, nie wiem dlaczego. Chyba podczas kopiowania tego projektu. No, coś się pewnie popsuło, no nieważne. Jak ja tu dawno nie byłem, Shio, kurde. Widzisz, masz wielki powrót sentymentalny. Naprawdę. Tu się schodzi pod pokład, tylko że widzę, że tabliczek nie ma.
No, bo się przy skopiowaniu psują niestety chyba czasami. No proszę. Lecimy dalej. Okej, no, no. To jakieś kajuty obstawiam, tak? Tak, kajuty, jakieś tu w sumie nic ciekawego nie ma. Aha. To jeszcze jest ten stary model chyba drzwi, bo kiedyś te drzwi się tak nie łączyły w podwójne. Czy mogę się mylić. No, no, no. Widać też te starsze wersje Minecrafta, nie? Na projektach. Bo to jest też jeden z tych starszych projektów, tak? To jest drugi projekt konkretnie, czy jakiś jeden z pierwszych właśnie? Ten statek? No, no. Wiesz co, nie, to już jest chyba z odcinka 60 nawet. No to nawet lepiej, bo mamy taki przekrój, nie? Taki szybciej to jest pokazane, ten progres cały, nie? I to jest w sumie całkiem dobre. A to jakieś armaty, tak? Rozumiem. To znaczy, to chyba jakieś zbroje, wiem, bo coś w tym stylu. Aha, czaję. No tu obsydian jest, to widzę. To jest odcinek pośredni, że tak powiem. A powiedz mi jeszcze, czy te materiały, którymi budujesz, one są jakoś zdobywane, czy ty na tak, kreatywnym budujesz? Tak, zbudowane na survivalu. Te aha, wszystkie projekty, które aha, tu widzisz, są budowane na survivalu. A, no to bardzo fajnie, to bardzo ciekawie. Bo kiedyś pamiętam, była taka straszna fala na to, że ludzie tam budowali, no to już dawno temu, ale była taka fala hejtu właśnie na to, że budowali z kreatywnych, czy budowali z jakichś tam takich cheatów, co dodawały klocki i tak dalej. Ale skoro... Wiesz co, miałem taki pomysł, żeby właśnie przerzucić serię na creative i powiedziałem o tym widzom i nieco się oburzyli, więc pozostałem aha, przy survivalu i no, myślę, no, że zrobiłem dobrze. No tylko, że też mamy... wiadomo jest też tak, że wolniej się to wszystko buduje, nie? I tak dalej. No niestety. Też taki projekt trzeba więcej czasu. Chociażby naprawdę wow, no, no, żeby to chociaż zaplanować i wymyślić, to trzeba się troszkę pomęczyć. To jest sterowiec, który mi się nie załadował, muszę podlecieć bliżej, jak okay, go sobie tutaj wyrenderuję. No dobra, możesz powoli już opowiadać, nie? To jest sterowiec z odcinka 70, chyba 8, coś w tym stylu, mogę się mylić. I w sumie czym był zainspirowany, szczerze mówiąc nie wiem, ktoś albo mi napisał zbuduj Roxu sterowiec, albo po prostu wpadł na taki pomysł. Widzę, że tabliczek nie ma, ale kit, dobra, damy sobie radę. Bo to tak jest, wiesz, bo chyba podczas kopiowania właśnie te tabliczki się nie przenoszą. Nie powiem, gdzie o tym ostatnio usłyszałem, ale była właśnie ostatnio rozmowa pewna gdzieś, w pewnym miejscu, gdzie właśnie mówiono, że podczas kopiowania chyba się tabliczki właśnie nie robią. No, okay. A swoją drogą tak rozmawialiśmy przed nagraniem, chwilę mieliśmy okazję zamienić słowo na temat Bioshocka Infinite, którego przedłem jakiś czas temu i zresztą nagrania pewnie macie już na kanale, lub przynajmniej jedno z nich. To ten sterowiec mi strasznie przypomina pewne elementy właśnie z Bioshocka Infinite, także no bardzo fajnie, bardzo fajnie. No proszę. Bo też sterowców tam troszeczkę było generalnie, bo to taki steampunkowy świat, a on taki troszeczkę, no steampunk, nie? No, steampunk, sterowce raczej tego typu w steampunkowych tam uniwersum bardzo często występują, nie? A bardzo fajnie zresztą wyszedł swoją drogą. I w sumie ten sterowiec był budowany razem, że tak powiem, z widzami, w takim stylu, że na przykład widzowie piszą w komentarzach, co by tutaj umieścić. Na przykład... dzięki niektórym widzom mamy tutaj w środku takie dziwne bajery jak... Czekaj, gdzie to było? Tutaj jest. Wejdziesz? Dobra. No jestem. Chociażby jestem. Jakiś biom, tak? Aha, to jest aha. Naprawdę dziwna sprawa, ale no cóż. No, pomysł czemu fajny, nie? Pomysł z fajny. Z widzami można porozmawiać i fajnego coś stworzyć. No pewnie, że tak, pewnie. Bardzo, bardzo fajny motyw. Też to jest bardzo fajne, że jest wielu budowniczych na YouTubach, którzy faktycznie robią dosyć fajne budowle, ale nie robią ich wnętrz, bo z zewnątrz mogą robić genialne budowle, ale z wewnątrz coś tam średnio idzie. A tutaj widać, że to ten wkład pracy jest właśnie i z zewnątrz, i z wewnątrz. Tak jak mówisz, że właśnie współpracowałeś gdzieś tam z widzami przy robieniu tego wszystkiego, też jest bardzo fajny motyw, także no szacun, faktem, że a, dziękuję, jakiś dziękuję. Się należy. Ale to jest wszystko coś na tym piętrze, tak? Czy musimy jakoś... Wiesz co, to jest pod pokładem, więc to jest chyba wszystko. Okay, musimy wyjść dobra. Na zewnątrz. Dobra. Znaczy pokój inżyniera teraz wszedłeś. Zawsze mam takie pomieszczenia, gdzie jest, wiesz, czerwony proszek, takie bajery. A, no rozumiem. Nazywam te pomieszczenia pokój inżyniera, więc możesz... Okej. Okay. Jeżeli ktoś śledzi serię, to na pewno wie, o co chodzi. No rozumiem. Tu jeszcze było nie wiem po co, ale autozniszczenie, w sumie, które chciałem później wykorzystać do serii fabularnej. Aha. Ale taka seria w sumie jeszcze nie powstała. Być może powstanie. Tutaj były tabliczki, ale po prostu ich nie ma teraz. No. Dobra. Takie głupoty. Okej, okay, dobra. Sala konferencyjna, czyli wiesz, kapitan siada... Taki mostek troszeczkę. No coś w tym stylu. Tylko, że tutaj jeszcze musiał być ten przeszklone, żeby było widać, co jest przed statkiem, nie? Ale... Znaczy, wiesz, ewentualnie kapitan... A właśnie, w sumie nie ma... Jest ster, ale na samej górze, wiesz? Tak, tak? Tak. Aha. Tu jest kajuta jeszcze kapitana. Aha, okej. Okay. Wow, ten film, jak ja tak każdy projekt będę opowiadał, to będzie, że potrwa z pół godziny, więc naprawdę, no, jeżeli chcesz, mam nadzieję, że coś ciekawego przynajmniej będą mogli sobie widzowie pooglądać.
w odróżnieniu do tych wielu, wielu, wielu serii, gdzie głównie się kopie węgiel czy drewno. Także no, mam nadzieję, że coś ciekawego przynajmniej zobaczą. No i cóż, no i ster. Dokładnie. Aha, i tu jest ster, tak? Okej. No to w takiej sytuacji faktycznie mostek był średnio potrzebny, jak tutaj jest ster. Okej, rozumiem, w porządku. O, więc tak wygląda sterowiec, który w sumie balon ma chyba troszkę za mały. Ja wiem. Ale no nic, tak jakoś wyszło. Słuchaj, powiem tak, się zastanawiam, co by tutaj kolejne projekty zaprezentować. Matko, po polsku. A tu mamy jakiś domek na dole, co to jest za domek? No zapraszam, zapraszam. To jest domek, który jest trzymany przez, to znaczy latająca wyspa to miała być. I w sumie razem z widzami doszliśmy do wniosku, że mój skin w sumie mógłby trzymać moja postać taką wyspę latającą, na której byłby domek. Aha, w ten sposób. No rozumiem. I to miał być ten. Aha, bo faktycznie to jest pod spodem twój skin. Tak. A ja w ogóle nie zauważyłem tego, rzeczywiście, no tak. Ale jakiś innokolorowy jest, kiedyś miałeś inne kolory na tym skinie? Tak, kiedyś miałem inne kolory, wiesz, szare. A skąd ta zmiana? Wiesz co, nie wiem, jakoś tak odświeżyć chciałem po prostu. Aha, no rozumiem. Więc troszkę jest odnowiony. No okej, okay, no rozumiem. Całkiem fajny pomysł w sumie. Z podtrzymującym skinem. Dom Roxemba. Jak się w ogóle to czyta? Roxemba, dokładnie. Okej. Okay. Roxa w sumie, wiesz co, teraz używam raczej. Staram się właśnie mówić Rox. No dokładnie. Okej, okay, tu jest sypialnia, rozumiem, dobra. No dobra, to możemy w sumie przejść dalej, bo tutaj taki zwykły domek. Tylko, że fajny motyw z tym podtrzymaniem, nie? Od dołu. Mitologia grecka czy coś, nie wiem. Podtrzymywanie przez tytana. Nie, ja nie chcę interpretować, mam dosyć polskiego już, nie, naprawdę. No dobra, okay, tu widzę jakieś tutaj mamy... jakieś... Tak, to miała być wioska NPC-tów, która miała być wykorzystana do właśnie mapy fabularnej. Mi się tak średnio ładuje, więc muszę sobie tu przelecieć. Hop, okay, okay. I cóż, zwykła w sumie wioska, która... A jest, faktycznie. I tu nawet NPC-ki jakieś biegają. A one biegają jakoś tak zachowują w miarę normalnie? W sensie otwierałem, zamykałem drzwi, gdzieś tak kombinują coś tutaj, czy tak nie za bardzo? Ja nie wiem, jak to działa. Nie wiem, szczerze mówiąc nie zaobserwowałem tego. No, to nie, chyba do domków nie wchodzę, mi się wydaje. Tu widzę zombiakowe te, jakieś manekiny do bicia. Gdzie ty jesteś? Tam byłem z tyłu, wiesz? Na tyłach tutaj, o. No tak. No to też wioska. Takie elementy dorabiałeś, czy to jest taki projekt właśnie z tego już nowszego Minecrafta, czy dorabiałeś niektóre właśnie elementy takie, typu główki wiesz co, i tak dalej projekt, po czasie? Ten projekt w sumie jeszcze nie został nigdy zaprezentowany, więc... Aha, to no to mamy premierę w tej sytuacji, no dokładnie, tak? Więc tego jeszcze nikt nie widział w sumie, chyba że ktoś pobrał wcześniej mapkę i miał możliwość zobaczenia tego, wiesz? Aha, okej, okay. No to fajnie, więc, fajnie. No dokładnie, to jest wioska, więc... Tutaj raczej nic ciekawego innego już nie ma. Wioska, mury obudowane ładnie, jest obrona, są NPC-ki, wszystko działa. Jeszcze w takim urokliwym miejscu obok górki, obok takiego wzgórza. Tak, swoją drogą teren też jest przeze mnie robiony. Plugin Voxer Sniper, więc naprawdę program może zdziałać cuda, polecam. Aha. A, fajny motyw. Dobra, to możemy lecieć gdzieś dalej. Wiesz co, no to zapraszam tutaj. Okej. Okay. To jest ciekawy projekt, do którego mam naprawdę fajne wspomnienia. To jest drzewko, widzisz? Ja jak zwykle muszę podlecieć, żeby mi się wszystko... O, sekunda. Ja oblecę ładnie, żeby mi się to przy okazji pokaże. Wszystko, żeby mi się załadowało ładnie. Okej, okay, już widzę. I co ciekawe, jak widzisz, to drzewo prawie. Jest, no nie jest dość duże. Mam na swoim kanale drzewo, które jest 3 razy większe. Aha. Jednak tutaj nie było jeszcze szczypce i po prostu jeżeli ścinaliśmy drzewo, to liście znikały. Musiałeś wzrastać, tak? Te drzewa, tak, jeden to na drugim. To był chyba jakoś 20 odcinek, coś w tym stylu. No to masakra musiała być i z tym. I to była naprawdę katorga z budowaniem tego, ale no jak widzisz się udało. Ale się udało, no faktycznie to wygląda tak kształtem, przypomina troszeczkę te drzewa. Jakby takie wzrastające, nie? Także autentyczność ewidentna. Okay. Środek też jest zrobiony, więc możesz wejść. Aha, no właśnie wchodzę. A, tutaj jakiś magazyn, tak? To w formie takiej zwykłego domku tego używałeś, tak? Tak, dokładnie, to było moje mieszkanko. Aha, okej, okay, no to wszystko jasne, tutaj widzę. Salon, sypialnia... Szklarnia jest zamknięta? Wiesz co? Ona chyba jest zamurowana, mi się wydaje. Tak, dokładnie, bo tutaj leciała woda i troszkę niszczyła mi, że tak powiem, teren. Aha. Na tej mapce fabularnej, wiesz? A no rozumiem, no okej, okay, w porządku. I to jest jeszcze jeden mój projekt z odcinka, cholera, chyba 31. Który jest jednym z moich ulubionych odcinków. O. I jest to biblioteka, więc to wygląda właśnie no, tak. Taka dosyć spora, całkiem fajnie wygląda faktycznie. I też no, wszędzie jest drewno, zgodnie z tym, co jest też na zewnątrz. To też się fajnie komponuje, jakby nie patrzeć. No, dokładnie. No, tu jeszcze było gdzieś jakieś
Tajne przejście, pamiętam chyba, czekaj. Zbiór ksiąg zakazanych. To już nie w tym projektu. To już nie w tym projekcie, więc... Okej, tak? Dobra. Chyba nie w tym. Dobra, to lecimy. No to możemy lecieć w tej sytuacji. Tylko muszę znaleźć wyjście. Tutaj na dół. Chodź tutaj. Okej. A czyli to jest korona drzewa, tam gdzie byliśmy, dobra. No dobra, gdzie polecieć teraz? No w sumie możemy lecieć w prawo. Okej. Tu widzę jakąś wieżę, jakąś jakby... Nie wiem, co to może być. To jest teleskop, wiesz? Teleskop. Tak, tak. Wczytało ci się wszystko? Tak. To akurat dobra. Już... Zresztą czemu ja jeszcze muszę to z zewnątrz ująć? Poczekaj. Z lunetę wchodzi. Boże, byle gdzie, bo... Okej, dobra, to mi się wszystko zrobiło. Na takiej górze zrobione. Jeszcze mi deszczu brakowało. Czy ja mogę jakoś włączyć ten deszcz? Możesz, czekaj komendą. Weather clear. A, faktycznie. Czekaj. Dobra, wpiszę. Okej, mam. Okej, dobra. W sumie to jest projekt z odcinka, nie wiem, chyba 50 któregoś, więc to jest taki jeden z mniejszych projektów. Aha. A gdzie jest wejście takie pełnoprawne? Bo żeśmy wbili się tym soczewką, tak? Tutaj na dole jest wejście. To jeszcze mi się chmury oczywiście musiały włączyć. I wiesz, starałem szukać się takich po prostu budynków, których jeszcze nie zbudowałem, więc... No cóż, teraz raczej... Tu jest, faktycznie. I tu jest, są jakieś schody, tak? Są schody, tak? Tutaj zrobione jakieś, tylko bez schodków. Takie doskakiwanie. Tak, wiesz, to nie jest na oryginalnym swoim miejscu, to jest wklejone, więc... No, ja rozumiem, o co chodzi. Tak nie powinno być wszystko. W porządku, dobra, rozumiem. Czyli teleskop mamy, dobra. Okay. A ten las też jakoś był robiony przez ciebie? Też do serii fabularnej, tak? Czy co? Wiesz, to są drzewka pobrane ze specjalnej strony. Aha. Więc te drzewka po prostu zostały tutaj wklejone. No rozumiem. MC Editem. Bo to też widzę, że jeszcze tych szczegółów tam nie dorobiłeś z tyłu. Bo z tyłu są takie puste placki jeszcze, nie? Także obstałem, że chciałeś tam jeszcze poprawić to do tej serii fabularnej. Ale jeszcze chciałem wkleić kilka rzeczy, ale niestety... No zaniechałeś tej serii, także w sumie... Prace zaprzestały. No, jasne. Dobra, tu widzę wielkie koło, które gdzieś kiedyś, tak jak mówiłem już tobie zresztą, widziałem na jednym z twoich filmików. Tak, to miał być w sumie domek do sezonu 6 właśnie mojej serii. Mhm. No i cóż, w sumie jest domem, który jest zbudowany w niestety kilku procentach na kreatywie. Mhm, dlatego... No dlatego w sumie zakończyła się 6 sezon mojej serii i rozpocząłem na nowo na czystym survivalu, gdyż no cóż, niektórzy po prostu nie chcieli. No wiadomo jak to jest, jak ludzie się przyzwyczajają do czegoś, to potem ciężko ich czasami odzwyczaić od tego, że wszystko było na survivalu, a teraz na creative. Tak czy inaczej powróciłem na survival. No i tak w sumie wygląda, to miała być sypialnia. Aha. I cały czas jest, więc Myślę, że te skrzydła tego koła, skrzydła, bo tam to koło jest podzielone na takie fragmenty, miałem wrażenie. One są jakoś wykorzystane, te takie boczne właśnie, choćby? Wiesz co, za chwilkę, czekaj, wylecę na zewnątrz. Aha. Wiesz co, nie do końca. Powiem ci, że nie do końca. To jest po prostu jedna wielka przestrzeń w środku i tylko to są takie okienka, które sprawiają wrażenie, żeby to nie było takie kwadratowe, wiesz? Aha, no okej, rozumiem, jasne. No dobra, to możemy w sumie wrócić do środka. No dobra, tutaj mamy farmy. I kolejnym piętrem jest basen, który w sumie... Nie, tu jeszcze nie basen. Tu jest las. Aha, okej, taki biom zrobiłeś, tak? Tutaj. Wiesz co, tak, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, co tutaj zapełnić po prostu w środku. Ale to bardzo dobrze wygląda z zewnątrz, także to był dobry pomysł. Tak właściwie, bo z zewnątrz to wygląda jak takie kolorowe właśnie koło i to jest bardzo fajne. Także to był dobry wybór. To jest basen, który w sumie bardzo przypadł mi do gustu. A, basennik. No fajny taki, kolorowy. Kojarzy mi się jak kiedyś ze znajomym, jeszcze przed jakimiś tam YouTubami czy coś, kiedy graliśmy właśnie w Minecrafty. I on kiedyś budował taki basen. No nie był to basen tego pokroju, że tak powiem. Był to basen taki strasznie prymitywny w porównaniu do tego. Ale mi się od razu skojarzyło, bo generalnie mało basenów widziałem w Minecraftach. I od razu mi się kojarzył ten jakoś tak sentymentalnie. No nieważne. W każdym razie... Tu masz basenik. A to jest ostatnie piętro, tak? Nie, jest jeszcze wyżej coś. Aha, okej. Na samej górze jest strych. Na samej górze jest strych. Aha. No, dokładnie. Czyli wiesz, taki klimacik troszkę... Tutaj są dobre widoki, przede wszystkim na dół. Także tutaj można było też taki balkonik jakiś widzieć, nie?
żeby można było sobie patrzeć. Myślę, jest troszkę właśnie wysunięty. O, i w sumie tak jest, z tego co widzę. No, no, fajny motyw, fajny motyw. To jest ostatnie piętro, okej. Okay. No dobra, no to może jeszcze do skrzyneczki, to w sumie już będzie powoli koniec, tak. Okej. Okay. Skrzyneczkę też widziałem u kogoś innego gdzieś, nie taką, z innych materiałów wykonaną, ale gdzieś ktoś chyba taką skrzynkę robił, z tego co pamiętam kiedyś w Minecraftach. Bardzo możliwe, że nawet byłeś ty, bo ja mam też taką pamięć bardzo słabą, że bardzo możliwe, że to byłeś ty gdzieś tam kiedyś. Bo ja kiedyś pierwszy raz gdzieś tam dostrzegłem twój kanał w momencie, kiedy widzowie sugerowali mi gdzieś z kim nagrać i rzucali mi właśnie informacje o twoim kanale. Ja zobaczyłem i zauważyłem, że dosyć fajnie budujesz. I dlatego właśnie cię tam gdzieś sobie zapisałem, żeby podczas tej mojej serii, którą zresztą teraz wreszcie udaje nam się zrealizować, znaczy podczas tego odcinka właśnie, który udaje nam się zrealizować do tej serii, właśnie gdzieś cię tutaj wkręcić. I jakoś się udało. Także tak? Bardzo fajnie, no, bardzo fajnie. Okej, okay, a tutaj widzę... Jakieś magazyny są też? Wiesz co, to jest jeden wielki magazyn, to jest po prostu taka koncepcja. No w sumie tak, skrzynia, nie? No faktycznie. Tak, skrzynia, magazyn. To jest odcinek, nie wiem, 50, któryś tam chyba, wiesz, więc to już jest tak... Czyli w sumie pokazujesz mi tak troszeczkę to w niechronologicznym takim układzie, nie? No tak, okay. Tak, no znaczy, niestety. Nie mówię, że to jest jakiś problem, tylko generalnie właśnie ciekawy byłem... Jak to wygląda, bo tutaj mówisz, że w 60, tutaj właśnie w 50 którymś, tam jeszcze wcześniej były jakieś elementy, no rozumiem. A czyli generalnie wszystkie budowle, które mi pokazujesz, mi były budowane na twojej YouTube'owej serii, tak? Tak, to jest wszystko z jednej serii, wiesz? Okej, okay. No to tam jak najbardziej możecie sobie zerknąć, żeby zobaczyć całą resztę, bo obstawiam, że to nie jest wszystko. Jeżeli tam jest ponad 100 odcinków, to na pewno zobaczcie, tam jest dużo, dużo więcej innych projektów. Jeżeli chcesz, mogę ci nawet podesłać, że tak powiem... do opisu jakieś takie najciekawsze projekty. Możesz podesłać, bardzo chętnie gdzieś tam wstawię. Tak, żebyście mogli sobie w opisie zobaczyć. Dobra. No co to jest za mechanizm? Wiesz co, tutaj był automatyczny taki magazyn, jednak chyba nie działa. Ja pamiętam, jak kiedyś też robiłem takie magazyny. Tutaj się zmienia kolor wełny i wagonik opada na dół i po prostu... A, ja wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No rozumiem. Tak, na odcinku to działa, tutaj nie. No rozumiem. No dobra. Czyli to mówisz, że jest wszystko, tak? No w sumie raczej tak, chyba jednego projektu wam nie pokażę, tam jest sobie, albo no mogę wam pokazać w sumie, to chodź. Jak mi się zrenderuje i wszystko mi się wczyta, to bardzo fajnie. No dobra, to możemy lecieć w takiej sytuacji. Tylko, że tutaj jest taki projekt, który miał stwarzać wrażenie niedokończonego, dokładnie. I to właśnie było do serii fabularnej, jest to mój ulubiony projekt, odcinek 65 albo 4. Który przedstawia miecz Excaliburra wbity w skałę. Tutaj może nie jest to jakoś fajnie zrobione, ale... Niego. Ja muszę sobie oczywiście wszystko czytać, sekunda. No możesz opowiadać w sumie, zresztą nawet lata tutaj wokoło, no no. Ale właśnie w odcinku o oryginalnym projekcie wygląda to dużo lepiej i jest to mój ulubiony, że tak powiem, projekt. Poczekaj, dobra. Niedokończone trochę, ale... Można teraz pokazać. Jeżeli kogoś to ciekawi, to zapraszam do odcinka 65 albo 64, nie wiem. Po prostu miecz Excaliburra. Rusztowania porobione, widać faktycznie jak był niedokończony. No, ale taki mieczyk wbity w skałę. No dobra, a mówisz, że masz to jakoś tam lepiej skonstruowane, tak? Tak, tak, już lepiej. No dobra, no to w takim razie gdzieś tam pewnie link będziecie mieli, jakbyś mi tam pocałował, też, że tam też no podeśli jasne, akurat. Nie ma problemu. To, nie? Dobra, okej, okay. No to fajnie. To może lecimy do smoczka, czyli do ostatniego projektu. Okej. Okay. Który był najbardziej czasochłonnym projektem. Tak. Zajął mi on około 150 godzin w sumie budowania. A jak wyglądało właśnie projektowanie czegoś takiego? To wszystko zostało budowane na Creative, wiesz? No. Ja to pociąłem na około 100 pasków i po prostu budowałem to, że tak powiem, paskami, piętrami, wiesz? I stworzyło to taki model 3D, więc... No cóż, rozumiem. Taki smoczek może przypomina troszeczkę ze Skyrima, ten to wiesz, nie wiem jak on tam się zwał. Może troszeczkę, no ale tak, na rozumiem. Ale tak czy inaczej jest to projekt na 99 odcinek, dokładnie. I jest to projekt, który zabrał mi najwięcej czasu. I to jest w 100% zbudowane na survivalu, więc... Aha, no napracowanie widać, także no faktycznie, okej. Okay. Czyli zbieranie smoczka też zbudowałeś. Kiedyś obiecałem, wiesz, smoczka, że zbuduję i po prostu zbudowałem. A on jest dokończony z każdej strony, tak? Tak, ten smok tak naprawdę w mojej głównej serii jest pod ziemią, znajduje się w całości. O. W dość takiej ładnej komnacie. A, czyli jest taki wielki hali, tak? Zrobiony. Tak, dokładnie. Tylko, to mnóstwo kopania pewnie było. Oj, tak. Kopałem kopułę nawet o średnicy 50 kratek, więc jest naprawdę... Ogromne rzeczy.
No rozumiem, okej. Okay. No fajnie, fajnie. No i cóż, powiem ci, że to jest... Ale jeszcze zapytam tylko, masz więcej takich właśnie, powiedzmy, pixel artów, chociaż to nie jest pixel art w sumie, takich modeli właśnie zrobionych w tym, z jakiejś postaci, czy jakichś zwierząt, nie wiem, czegokolwiek? Czy to jest jedyny tak, taki jest jeszcze taki jeden projekt aha. Anioła. O. I zbudowałem takiego anioła szatana, że tak powiem. No, i to też może być ciekawe. W tym miejscu był mój punkt spawnu, że tak powiem, więc pod jego skrzydłem miałem punkt spawnu. Aha. I to w sumie tak znajduje się tam na moim kanale, ale to dla ciekawski jeszcze. No dobra, okej. Okay. No to jeżeli to jest wszystko, to tak? Już wszystko, tak. No to jeżeli to jest wszystko, to w takim razie zlecimy sobie tam, skąd żeśmy zaczynali. God damn it. Dobra. No to cóż. To dziękujemy wam w takim razie za obejrzenie tego, do jasnej cholery, jeszcze musiały mi się te dziadowskie chmury, jak się wyłącza, to... o jest, dobra. W każdym razie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, generalnie dużo tutaj żeście mieli okazję zobaczyć, zresztą z serii Roxa i myślę, że to też będzie dla twoich widzów dosyć fajne podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory było, jakieś tam przypomnienie. No, myślę, że tak, na pewno. Także jak coś, to dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zresztą cię powtórzę. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. No, do zobaczenia. Siemanko. Pa, pa.